Siemaneczko, z tej strony Nerysja i witam Was w kolejnym odcinku Slime Ranchera po dosyć długiej przerwie. Jeżeli nie wiecie, czym spowodowana była przerwa, to oczywiście zapraszam Was do mnie na kanał. Tam pojawił się filmik informacyjny. Oczywiście do serii ze Slime Ranchera wracamy. Bardzo lubię tą gierkę. Swoją drogą często gram w nią prywatnie, kiedy mam dosłownie chwilę, żeby sobie popykać w coś ciekawego. Także bardzo chętnie powracam. Dzisiaj odcinek zrobimy taki trochę, słuchajcie, żeby sobie przypomnieć, co tu się działo na tym świecie i co ja tu właściwie robiłam. Jak cały ten świat wygląda, ponieważ dawno nie wchodziłam na tego save'a. Nie chciałam prowadzić rozgrywki, której nie będę mogła dla Was udokumentować. Może tak, bo jest to save specjalnie przeznaczony do prowadzenia tej serii. Dlatego ochrypłam. Świetnie. To sam początek nagrywania. Dobrze się zapowiada. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie za bardzo przeszkadzało. Co Wy lubicie? Wy lubicie sobie takie rzeczy. Wy owoce jecie, tak. To Wam kiuberki dam. Muszę pozwiedzać, poprzypominać sobie, jakie slajmy mieliśmy tu już porobione i co ewentualnie jeszcze można porobić. Czy opłaca nam się coś przetrzymywać? Zaraz zobaczymy sobie ceny. Właśnie, zobaczmy sobie, jakie są ceny. W razie czego możemy trochę plortów posprzedawać. Może jakieś upgrade'y kupić. Mamy 3500 do bezszału. Fosfory poszły w górę, kamienne poszły w górę, wodne i tutaj, z tego co pamiętam, to tutaj mieliśmy te slajmy kryształowe i można by było sprzedać od nich plorty, bo faktycznie cena jest jak najbardziej przyzwoita. No nie macie za dużo jedzenia, ale okej. Okay. Aha, sprzedać plorty, a tu nie ma plortów, no żryjcie. Żryjcie, żryjcie. Wciągaj, wciągaj. Dobra, 10 plortów zawsze coś, to zawsze będzie trochę hajsu. Może faktycznie starczy nam na jakieś ulepszenie. Zobaczymy. Oddawaj mi pogofruty i czy ja mam odblokowaną tutaj już tą część? Nie, jeszcze nie. No to jak, gdzie ja dałam wodne slajmy w ogóle? Czy ktoś z Was pamięta, gdzie ja dałam wodne slajmy? Czy ja je w ogóle gdziekolwiek umieszczałam, czy... chyba w tym, w jaskini wydaje mi się, że też było, mieliśmy już odblokowane. Póki co zbiorę te marchewki, które są tutaj w okolicy. Postaram się tak szybko nie biegać, bo z tego co wiem, na nagraniu nie wygląda to zbyt dobrze. Jak cały ekran właściwie się teleportuje, marza się w oczach i... No niestety jakość filmów teraz też nie jest powalająca, ponieważ mam zastraszająco kiepski internet. Niedługo internet będzie już lepszy i wtedy będzie można pomyśleć o czymś lepszej jakości, ale na tą chwilę no jestem ograniczona. Okej, okay, dobra, to ja lecę tam do jaskini, zobaczyć jak to wygląda. Zobaczcie, kurczaków nie zbieram, na razie nie są mi jakoś super potrzebne. Zobaczymy z czasem. Lecimy do jaskini. Fosforki też będzie fajnie sprzedać, fosforki kamienne. Dobra, ja tu sobie ogarniam już w głowie pewien plan. Przeszłam przez opakowko, okej. Okay. Znaczy drzewko, torcza czy cokolwiek. Kiuberki sobie zbierzemy, od razu nakarmimy slajmy, dlaczego by nie? Nie marnować czasu, nie marnować zasobów. Halo, halo. Dajcie znać, zostawcie łapeczkę i komentarz, kto czekał na serię ze Slime Ranchera, kto czekał, aż ta seria powróci. Mam nadzieję, że było chociaż parę osób, które są zadowolone z tego... A tu macie dużo tych kiuberek, to wam więcej nie daje. Które są zadowolone z tego, że seria wraca. Ja bardzo lubię tą serię, naprawdę. No i nie macie plortów. No co za dziady. Nieładnie. O, ale wam pogofruty dorzucimy. O, o, i to jest plan. A tam na górze też któreś kiuberki żarły, więc zbieraj, zbieraj. A ja zbiorę od ciebie. I zaraz zobaczymy, jakie dostępne mamy upgrade'y. Także, no. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A można je z tymi połączyć? Ciekawe, czy można. Dobra, łączymy. Nie mam chyba jeszcze takiego połączenia, co? To łączymy. Wow. Ja chyba jeszcze takich nie robiłam. W ogóle, w sensie. Chyba jeszcze nigdy takich nie widziałam w żadnej swojej grze. W sensie nie tworzyłam ich osobiście. Akurat miałam 10 plortów. Wydaje mi się, że tutaj jest 11 slajmów, ale one te plorty sobie naprodukują. Nie będzie problemu. Czyli jedzą teraz owoce i warzywa. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To niech jedzą sobie owoce i warzywa. Wszystkie się pozmieniały. Wyglądają magicznie po prostu. Wróżki kolczaste. Kolczaste wróżki, zawsze spoko. Zbierzemy tutaj jeszcze parę tych plortów. Niestety nie...
za dużo. Gdzie ty poleciałeś? Tu. Nie za dużo, bo nam się za dużo nie zmieści. W ekwipunku. Portal odblokowany. Aha, miałam nie biegać. Po te plorty za chwilę wrócę, także mogę zgarnąć kamienne plorty. Bo zrobiło nam się trochę miejsca. Ty jest ziomek niezadowolony. Ziomek, czemu jesteś niezadowolony? Masz onionkę. A nie, już sobie coś działoś. Odłożymy sobie onionki w takim razie do magazynu. Tutaj mamy... O, tutaj mamy plorty odłożone do sprzedania. Ja cię kręcę. Dużo tych plortów. Nie to chciałam zrobić w ogóle. Onionki chciałam odłożyć. Dobrze, gromadzimy onionki. Na pewno się jeszcze przydadzą. Kiuberki może też sobie tu włożę. Na razie wszystkie miały jedzonko zapewnione, także kiuberki też sobie tu odłożę, a zajmę się sprzedawaniem tych plortów. Także musicie mi wybaczyć na chwilę, ale będę teraz biegać, także zrobimy małe cięcie, żeby was nie zanudzić. Będę sobie biegać i sprzedawać te plorty. Zobaczymy się za chwilę na upgrade'ach, jak będę szukała nowych upgrade'ów na dziś. I takim sposobem zdobywszy pieniądz, mogę się wybrać na podbój wszechświata. Tank Booster. Nam chodzi o Tank Booster. Dzięki czemu będziemy mogli też przenosić więcej rzeczy w jednym. Tank Booster jest tani, więc spoko. Pulse Wave. Co to daje? Aha, bo będziemy mogli się jakby odpychać od siebie slajmy. Więcej życia i więcej energii. Więcej energii na pewno kupimy. A skorzystamy z okazji, że mamy dużo kasy, no to kupimy sobie wszystkie upgrade'y. A co? Wiem, że jeszcze tutaj na pewno będzie coś do kupienia, a raczej do DLC jakieś wyszło, proszę bardzo. Do odblokowania, dokładnie, jesteśmy na pierwszym poziomie, zostańmy więc pionierem, zupgrade'ujemy sobie tutaj trochę ogrodzenie. Mamy jeszcze trochę kasy, więc ścieżki i ganek. I tutaj odblokowujemy sobie już zestawy kolorystyczne, także na razie ja się z tym wstrzymam. I proszę, proszę. Co za zmiany, co za zmiany. Elegancko. Tego dnia już na wyprawę nie będziemy szli, bo nocą nie lubią spacerować. Zobaczymy sobie, jakie trade'y mamy tutaj do wymiany. Bob chickeny lubi. Bob lubi chickeny i potrzebujemy 2 chickeny kamienne i 10 zwykłych. I te nam plorty, które są obecnie dla nas dosyć drogie, także myślę, że pójdziemy po zwykłe chickeny. I kamienne powinny też tam dalej być, chyba jak się przechodzi, czy my tam możemy przejść. Trzeba będzie to zobaczyć. Nie pamiętam już właśnie niestety, gdzie mamy podblokowywane różne rzeczy. Kurczę, co jest z moją dykcją dzisiaj? Moja dykcja kwiczy, panie i panowie. Piszcie w komentarzach, jeżeli też macie czasami takie dni, że nie możecie się coś rozgadać, że głos was nie słucha, usta artykułują nie te dźwięki, co trzeba. Po prostu jest czasami masakra i ciężko się wypowiedzieć w jakiś sensowny i składny sposób. To jest właśnie dzisiaj mój dzień. Dzisiaj mój dzień, przy okazji całkiem leniwy. Właśnie, dajcie znać, jak wam minął długi weekend, co robiliście fajnego. Piszcie w komentarzach, gdzie byliście na długi weekend. Może była jakaś wycieczka. Może pojechaliście na piknik, albo na wycieczkę rowerową. Albo zwiedzaliście jakieś miejsce, którego do tej pory nie widzieliście. Bardzo chętnie poczytam wasze przygody w komentarzach, także dajcie znać. Czekam na informacje, może zainspirujecie mnie i będę mogła poznać jakieś nowe miejsce do odwiedzenia. Zobaczymy. Ja na długi weekend wybrałam się nad jezioro do rodziny. Także właściwie nie bardzo nad jezioro, bardziej do rodziny. Razem oczywiście z mężem, razem z Nesią i z malutkim Kubusiem. Także mieliśmy fajną wycieczkę. Udało nam się troszeczkę odwiedzać. Uuu, czemu? Au, nie bij. A, bo on jest ten bijący. Nie bij, dziadu. Jeszcze plorty sypie. Aha, bo my i tak nie mamy, ale mamy pogofruty do wyrzucenia. Czemu to jest? Roztrzaskał tu się jakiś slime, czy o co chodzi? Cześć, chicken. Czy tu są gdzieś kamienne chickeny? Tak mnie to zastanawia. Bo na razie zbieram zwykłe henheny i cały czas się zastanawiam, czy tutaj są kamienne chickeny, czy jednak niekoniecznie. Dobrze by było, jeżeli by były, ale widzę, że chyba się na to nie zapowiada. Chyba nie.
A zaraz tutaj będzie wszelkie zło, bo są trzy rodzaje slajmów. Jak są trzy rodzaje slajmów, to to gwarantuje nam nieprzyjemną przygodę. O, dokładnie właśnie taką. Trzy rodzaje plortów w jednym miejscu to nigdy nie jest dobre połączenie, moi drodzy. Jeżeli jeszcze tego nie wiecie. Tego udało nam się załatwić, ale czy nie ma kolejnych? Poszukam szybko. Wróć. Odsuń się od mojego chickena. Dzięki. Czyli jednak był. Jeden stony hen się trafił. Przydałby się kolejny, nie ukrywam. Kurczaku. My nie mamy kluczyka, żeby tu odblokować. To przydałoby się dużego slajma znaleźć. Ja muszę sobie posprawdzać, gdzie są takie rzeczy. Znowu jakiś dziad. Ale widzicie? To jest upgrade w moim skillu i już się go nie boję. Były takie momenty. Były... Co zrobisz? No niestety, mam tylko jednego kamiennego kurczaka i zastanawiam się, jak na szybkości zdobyć więcej. Oto przerażone. Nie chciałam cię łapać, chciałam cię wyrzucić, tak szczerze. O, jest. Dobra, ziomki, już mnie nie interesujecie. Idę stąd, spadam. Spadam, halo? Jak się spada? Spadam. Teraz już mnie naprawdę nie interesujecie. Idę wykonać sobie zadanie, żeby zdobyć plorty i hajsik. Także nara. Nara, pa, cześć. Nie dorwiecie mnie. Nara się ostatnio taki rozśpiewany, wiecie, bo Kubusiowi trzeba kołysanki śpiewać. Nie umiem śpiewać, więc absolutnie nie proście o to na odcinkach, błagam was. Oszczędźcie mi upokorzenia. Dobra, idę szybko wymienić tego deala, zanim skończy się promocja, jeżeli takowa istnieje. Stonyhen, 2 i 10 tych. Oj, nawet o jeden za dużo. Nereś, o jeden za dużo. Elegancko, bardzo ci dziękuję, Bobie. Chicken. Musimy czekać na kolejnego trade'a, także ja myślę, że to sobie te crystal plorty sprzedamy. Kurczaka może odłożymy sobie do magazynu. Kurczaki się nam jeszcze na pewno przydadzą. Marchewki odłożymy sobie do magazynu. Ło, tu już sobie buraczki możemy pozbierać. I chyba wrzucimy je jakimś slajmom na pożarcie. Kamienne slajmy lubią hardbity. Dokładnie. No i proszę bardzo, uzupełnimy tutaj wam troszkę dietkę. Tu są te i tu są marcheweczki dla zwykłych. Dobra, dorzucę wam trochę. Nie bądźcie pokrzywdzone. I oczywiście zbierzemy sobie jeszcze to. Skoro już opadło, to nie może się marnować. Dajcie znać, czy macie jakieś fajne mody do tej gry, czy w ogóle są jakieś mody do tej gry. Chętnie bym troszkę urozmaiciła tą rozgrywkę. Jeżeli nie macie nic przeciwko, głosujcie w ankiecie, która pojawi się wam na ekranie i dajcie znać, czy wprowadzamy jakieś mody do rozgrywki, jeżeli się da, czy raczej nie, czy raczej się wstrzymamy z tym, bo lubicie tą grę, na przykład taką, jaka jest. Ja chętnie bym coś tutaj zmodyfikowała. Nie, że z nudów, bo bardzo to lubię. Dodamy sobie kolejne storage, no bo dlaczego by nie? Dużo rzeczy będzie można tutaj wtedy przechowywać. Na przykład kolejne plorty, które zagwarantują nam więcej kasy. To jest chyba dobre, widzicie? Tu jest jedzenie i nam się skończyło, ale nie mamy miejsca na hardbity, więc hardbity włożymy sobie tutaj. Tego miejsca nie mamy jeszcze odblokowanego, nie. A kosztować nas to będzie. The Lab kosztuje 10 tysięcy, okej. To myślę, że to będzie całkiem realne do zrobienia już niedługo. I co? Idzie noc. Walniemy w Kimkę sobie, tak szczerze. Walniemy sobie w Kimkę, zobaczymy, czy nam się zresetują może deale. Może jakieś ceny nam się poprawią. Zobaczymy. Sprawdźmy to. Tu nam cena spadła, ponieważ sprzedaliśmy tego całkiem dużo. Tu nam cena spadła i ogólnie ceny nam spadły poza boomplortami. No to ja jestem za tym, żeby przez najbliższych najbliższe trochę czasu, nie chcę mówić w odcinkach, ponieważ no będą też na pewno w tych odcinkach cięcia, będą na pewno montaże i tego typu rzeczy, ale dobrym pomysłem byłoby wstrzymanie się od sprzedawania plortów, więc ruszymy w przygodę. Plorty zaczniemy sprzedawać w momencie, kiedy ceny trochę podskoczą do góry. Ktoś pytał mnie w komentarzu, co zrobić, żeby ceny skoczyły do góry. Otóż nie sprzedawać. Jeżeli chcecie, żeby jakby sprzedajecie bardzo dużo towaru, to znaczy, że jest bardzo duża
podaż jakby tego towaru, czyli nie zapotrzebowanie, tylko produkcja. A my potrzebujemy, żeby wzrosło zapotrzebowanie na towar, a produkcja zmalała i dzięki temu ceny idą do góry. Także proszę bardzo, mała przedsiębiorczość z Neresią w odcinku Slam Ranchera. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Mi się przydało na przykład w szkole. Na przedsiębiorczości właśnie. Właśnie. Także taki mały protip. Nie sprzedawać, jeżeli chcecie, żeby ceny poszły do góry. I po to się przydają właśnie te silosy. Oj, oddaj marchewkę. Te silosy doskonale się przydają do tego. Wyciągnęłam kurczaki! Rozlezą się. Te silosy się doskonale do tego nadają, żeby gromadzić sobie te plorty, bo w nich plorty też składować można. Nie chcemy produkować kurczaków, bo ja jakoś nie po drodze mi jest z produkcją kurczaków. Ale spoko, będę sobie tutaj na razie gromadzić plorty, karmić nasze slajmy i zobaczymy, jak bardzo ceny pójdą nam do góry. Tu sobie zrobimy jeszcze na pogofruty. No i wszystko ma swoje miejsce. Nereś też ma swoje miejsce, będzie sobie farmił. Idę pozbierać wszędzie plorty, ale tego nie muszę Wam już pokazywać. Wiecie, jak to wszystko działa, plort, kolektory i te sprawy. Mam nadzieję, że odcinek po tej przerwie Wam się podobał. Dajcie znać, co sądzicie o tych modach. No i mam nadzieję, że zobaczymy się już w kolejnym. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam miłego dnia. No to cześć. Pa, 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 pa.